pomysł na warsztaty projektowania trójwymiarowego zrodził się w momencie, w którym poziom pozwala mi płynnie posługiwać się tym narzędziem. Poczuwam się też do tego, żeby móc tego uczyć, bo wydaje mi się, że to narzędzie powinno być już powszechnie używane. Nie miałem nigdy żadnej styczności. Z ZBrushem tak na dobrą sprawę spotkałem się dopiero dzięki Tofiemu. Moje doświadczenie z ZBrushem nie było zbyt wielkie. Tak naprawdę znałem workflow, znałem podstawowe skróty klawiszowe. Z ZBrushem nie miałem żadnego kontaktu wcześniej. Nigdy nie było to związane z tatuażem i chciałbym zobaczyć, jak to będzie wyglądało w przygotowaniu wzoru do tatuowania. Założyłem, że startują wszyscy od zera i od podstawowego interfejsu tłumaczę im, jak budować główne kształty, jak dochodzić do detalu i później jak oświetlać model, żeby przygotować go do wytatuowania. Super program, super sprawa dla ludzi, którzy chcą zrobić coś więcej w tatuażu. Co dały mi warsztaty? Depresje, załamanie nerwowe, dużo wiedzy. No i to, że długa droga jeszcze przed poznaniem tego programu, który daje niesamowite możliwości. Jak mawiał jeden z moich profesorów, to potężne narzędzie. Tofi w bardzo, bardzo precyzyjny i taki przystępny sposób potrafił o tym opowiedzieć. Sporo jest materiału do przyswojenia, tak więc to jeszcze na pewno każdy z nas będzie pracował nad tym w domu. Tego rodzaju narzędzie tak naprawdę zastępuje nam kartkę, ołówek, daje nam możliwość obejrzenia naszej wizji ze wszystkich stron. Coś, co wydaje nam się, że było fajne, w praktyce może się okazać, że kompletnie inny rzut, kompletnie inny widok sprawdza się naprawdę dużo lepiej, na który wcześniej nie mielibyśmy możliwości wpaść. Na koniec dnia można stwierdzić, że materiału było dużo. Tomek wykazał się wielką cierpliwością. Jest to dla mnie bardzo przekonywujący dzień i udowadnia faktycznie, że w odpowiedni sposób przekazana wiedza i workflow dotyczący tego, jak realizujemy coś od szkicu po finalną ilustrację, dobrze skonstruowany, naprawdę może przynieść bardzo dobre efekty. Mam nadzieję, że to zachęci kolejnych artystów do tego, żeby ten świat trójwymiarowej grafiki sobie wejść.